Nazywam się Gosia Jasińska i to jest medytacja słuchania dźwięków. Usiądź wygodnie. Postaraj się, żeby było Ci w tym momencie najwygodniej, jak to możliwe. Twoje plecy były wyprostowane. Dłonie spokojnie spoczywały na udach lub obok. Podbródek pochyl lekko do dołu, tak aby powietrze miało swobodny przepływ. Oczy możesz przymknąć lub zamknąć zupełnie. Jeśli pozostawiasz je otwarte, zatrzymaj wzrok na jakimś punkcie nieruchomym około metr, półtora przed tobą. A teraz skup się na swoim oddechu. Poczuj w powietrze, jak wchodzi do twojego ciała, czy to przez nozdrza, czy usta. Poczuj wszystkie momenty, gdy powietrze przechodzi przez twój nos, drogi oddechowe. Gdzie wpada? Czy jest to klatka piersiowa, czy brzuch? Zauważ unoszący się brzuch lub rozszerzającą klatkę piersiową, gdy nabierasz powietrza. Zauważ, jak kurczy się, gdy powietrze wypuszczasz. Weź 3 świadome oddechy i poczuj wszystkie miejsca, gdzie przechodzi powietrze. W żaden sposób nie musisz kontrolować swojego oddechu. Może swobodnie przepływać. Po prostu obserwuj go takim, jaki jest. A teraz zwróć uwagę na zmysł słuchu. Jakie dźwięki docierają do ciebie z najbliższego otoczenia? Te z bliska i te z daleka. Te bardziej wyraźne oraz te niejako ukryte. Być może zauważasz jakiś dźwięk, który się kryje pod innym. Słuchaj się w niego i postaraj się dotrzeć jak najgłębiej do wszystkich elementów, które są możliwe. Teraz swoją uwagę skieruj na dalsze dźwięki, które dopływają spoza pokoju, w którym jesteś, a może nawet poza budynkiem, w którym jesteś, z zewnątrz. Dźwięki, które zauważasz bliżej, pomimo że są na zewnątrz. A może są też takie, które są naprawdę daleko, a jednak docierają do twoich uszu. Zauważ je wszystkie. W
Wsłuchując się tak w dźwięki, może zdarzyć się, że twoje myśli zaczynają odpływać gdzieś indziej. To zupełnie normalne, że myśli przychodzą i zabierają nas niejako w inne rejony, do innej przestrzeni. Gdy tak się dzieje, zauważ daną myśl i pozwól jej odpłynąć. A ty wróć dalej do instrukcji, do ćwiczenia, które zamierzałeś właśnie wykonywać. I tak rób za każdym razem, gdy myśl odciągnie cię od ćwiczenia. Bo wiesz, myśli są tylko myślami. A prawdziwą kontrolę nad własnym umysłem sprawujesz ty. Czy jakiś dźwięk w twojej okolicy słychać teraz bardzo wyraźnie?